pieniędzy. Rozumiesz, to jest w ciężkim stanie. Rozumiem, jedyne co zrobiłem. Zobacz pan tego z chwilą. Załatwiam to z panem, na razie. Tymczasem w szpitalu pojawia się jeden z dealerów, który groził pacjentowi. Mężczyzna usłyszał, że chłopak leży na sali segregacji. Chce się tam dostać, dlatego postanawia udawać, że jest chory. Oczywiście, panie Jędrzu. Dobrze, zarejestrowałeś pan już? Nie. Dobrze, to ja też zarejestrowałem. Można sobie tylko przypominać, później się do niej. Nie, tak, doktora. Tak, wiesz, pana polega. Widziałeś pan doktora? Pana chyba nie wie, kim zadar. Jeśli o mnie chodzi, to ten pan można wam dać drugą nerwę, a nawet wątrobę. I mam to w dupie. Chcę odwalić i to już. Jeśli nie oda tej kasy dziś, to słono tego pożałuję. Co się dzieje? Wszystko się zamknie? Co się dzieje? Pacjent zdenerwuje się, widząc w szpitalu mężczyznę, który go szantażuje. Wie, że jest niebezpieczny i zdolny do wszystkiego. I o to, że nie zależy w szpitalu? No kurwa. Oddałem się za skąd wszystkie pieniądze. Teraz jeszcze ode mnie też. Dziś mi nadal 10 tysięcy. Teraz też właściwie 12. Teraz jeszcze ode mnie też. Oddałem ci wszystko, co mam. Oddałem ci twoją nerkę. Teraz co jeszcze mam zrobić? Nie mi to obchodzi. To chyba się dzisiaj ma 12 tysięcy. Czy ja się tego pożałujesz? A jeśli nie, to podam się bliżej z tą dziewczyną. A ma nie ma tu nic wspólnego. Teraz do pana podejdę. Proszę pana, musimy rozmawiać facet z facetem. Czy pan usunie tą nerkę? Nic tego nie rozumiesz. Może pan przestanie kłamać, za chwilkę wykonam badanie rentgenowskie, będę wszystko wiedział na widzie. Lekarz powiedział, że była bardzo uszkodzona i... Rozumiem, czyli operację wykonano w szpitalu, tak? Tak. W którym szpitalu? Ja nie jestem z którym szpitalu. Ja byłem nieprzytomny. Pacjent okłamuje doktora Piotra, bo nie chce się przyznać, że sprzedał nerkę, żeby spłacić dług u dealerów. Pan usunięto nerkę, bo ktoś pana do tego zmusił? Nie, nikt się do tego nie zmusił. Pan ją sprzedał? Pan wariował? Chyba, że ja muszę zawiadomić policję? Żadnej policji. Proszę pana, takie mam procedury. A teraz się muszę skupić na tym, żeby uratować panu życie. Ola. Tak? Przewozimy pacjenta do rentgenu. Dobrze. Magda, zabieramy chłopaka na rentgen. Pacjent sprzedał nerkę groźnym przestępcom i wie, że dla własnego bezpieczeństwa nie może ich wydać. Boi się, że kiedy policja przyjedzie do szpitala, prawda wyjdzie na jaw. Dlatego chce o wszystkim powiedzieć swojej dziewczynie i poprosić ją o pomoc. Co się dzieje? Ale teraz... Oni są mnie grozili. Oni są mnie grozili. Ich zatrzymałem się u Bartos. Sprzedałem nerkę. A teraz... O? A teraz nie dałem jej siłę. Oni mówią mi, są mnie wiktory, bo nawet się będzie. Czy to już ty zgubiłeś? Przecież to się nigdy nie skończy. Co my teraz robimy? Jeżeli chcesz chodzić w gwiazd, musisz poprosić lekarza, żeby nie odbywać tym pomysłem. Ten typ tu jest? Ale czy jest tym lekarzowi? Nie. Ale nie wiem, z tego. Przepraszam, musimy już jechać. Przepraszam pana. Ale ty niech on mnie znowu błaga i tego lekarza zrób, co możesz. No i spróbuję. Przepraszam, nie zmiana, bo nie. Co ja mam teraz zrobić? To jeśli ten lekarz wezwał mnie przy policję. Wszystko nie mam już 12 tysięcy. Kocham Adama. Ale nie chcę, żeby trafił do więzienia. Nie chcę też, żeby ci lędy też zrobił mu krzywdę.